pierwszym tygodniu chodziliśmy jak zagadki, a to wszystko było za sprawą pani Justyny. Za każdym razem powtarzaliśmy swoje przedekcje. Stanęła nad nami i powiedziała: Boguś ze strachu usiłował wejść pod ławkę, ponieważ bał się, że pójdzie do odpowiedzi. Następnie pani usiadła przy biurku, zmierzyła to stopień i powiedziała: No to co? Pytamy dzisiaj z lektury. Wszyscy zawołaliśmy: Szczęśliwy dom, Jezusa! Na samym początku już był na przegranej pozycji. Pierwsze pytanie: Boguś nic. Drugie pytanie: Boguś nic. Po trzecim pytaniu: Boguś czego? Wiadomo, co się stanie. Po ciężkim boju Boguś wrócił do ławki, a pani Justyna zapytała. I w tym momencie podniosła się nasza ostateczna broń. I on poszedł. Chciałby świadectwo z czerwony paskiem. Szło mu dobrze, jednak i on w końcu poległ, nie dając już rady, błagał o litość. Ale nie, pani powiedziała. Żadnej lektury. Na pytanie dotyczące chłopaki nie potrafił udzielić odpowiedzi. W końcu pani się załamała. Szczęście zbliżał się koniec lekcji i mieliśmy nadzieję, że unikniemy dalszego pytania. Nagle do pani zadzwonił telefon. W tym momencie zadzwonił dzwon. Następna była lekcja biologii. Do klasy weszła pani Ilona. Pani usiadła przy biurku, rozejrzała się po klasie i powiedziała: Szanowny, do odpowiedzi. Myślałem, że się przesłyszałem, ale nie, to była prawda. Więc co miałem zrobić? Poszedłem. Padło pierwsze pytanie. Co wiesz na temat owadów? Zastanawiałem się przez chwilę i powiedziałem jedyną rzecz, jaka przyszła mi do głowy. Powiedziałem jej dziwnym wzrokiem i spytałem. Co jeszcze wiesz na ten temat? Nie wiedząc, co powiedzieć, padłem prosto z mostu.
Filozoficznie.
nie umiem. No cóż, chcąc nie chcąc, musieliśmy się wziąć za matematykę. Po trzech ciężkich latach nadszedł ostatni dzień w szkole. Po zakończeniu wszystkich spraw otrzymaliśmy świadectwo, mogliśmy w końcu powiedzieć. Oglądając się za siebie i machając po raz ostatni, krzyknęliśmy na do widzenia. To już jest koniec. Don't stop my